Po prostu. To jest podcast o Bogu, Kościele i życiu, czyli chrześcijaństwie po prostu. Zapraszam. Dzień dobry. Dzisiaj powiemy sobie w tym podcaście o bardzo ważnym temacie, który dotyka każdego z nas. Temat przebaczenia. Postaram się dzisiaj omówić, dlaczego przebaczenie jest ważne, dlaczego jest tak trudne, czym jest przebaczenie, a czym nie jest. Jak przebaczyć, aby uwolnić się od ciężaru trudnej przeszłości, aby nie narazić się na kolejną krzywdę, gdy przebaczenie wydaje się niemożliwe, by doświadczyć radości życia i pokoju serca. Zacznę od kilku cytatów. Błądzić to rzecz ludzka, przebaczać boska. Aleksander Pope. Bóg wiele przebacza, ludzie nigdy. Józef Ignacy Kraszewski. Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością. Albert Schweitzer. Wszystko zrozumieć, to wszystko przebaczyć. Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Często boimy się przebaczyć. Nie wiemy, jak to zrobić. Nie wiemy, czym tak naprawdę jest przebaczenie. Dlatego bywa tak, że nie rozumiejąc, o co tak naprawdę chodzi, nie chcemy przebaczyć, odkładamy przebaczenie na nie wiadomo kiedyś tam. A tymczasem jest ono niezbędne dla naszego życia duchowego i normalnego funkcjonowania w relacjach międzyludzkich. Przebaczenie jest jedną z najlepszych rzeczy, którą każdy z nas powinien robić systematycznie, przede wszystkim dla samego siebie. Dlaczego przebaczenie jest ważne? Wszyscy czerpią korzyść z przebaczenia. Przebaczenie jest ważne zarówno dla winowajcy, jak i dla poszkodowanego. Dlaczego jest przebaczenie takie trudne? Bo przebaczenie nie jest naszą naturalną cechą. To trzeba wypracować. Jeśli ktoś nas skrzywdzi, zrobi coś przeciwko nam, naszą naturalną cechą jest gniew, zgorzknienie, chęć odwetu. Przebaczenie nie jest naszą naturalną cechą. Przebaczenie, tak jak powiedziałem, to proces. Składa on się z kilku etapów, z których każdy jest ważny i nie można go ominąć. Pójść na skróty grozi tutaj tym, że cały proces nie powiedzie się. Po pierwsze, w tym procesie trzeba sobie uświadomić krzywdę, dostrzec ją i jasno ją nazwać. Co dokładnie spowodowało krzywdę? Jakie słowa, gesty, zachowania? Co wtedy czułem? To ważne, bo często najgłębsze rany spychamy do nieświadomości. Żyjemy tak, jakby ich nie było i nic się nie stało. W procesie przebaczenia konieczne jest dotknięcie tych ran, chociażby były najbardziej bolesne. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć doznanej krzywdy. To raczej zagoić ranę, o której możemy cały czas pamiętać, że istniała, ale której wspomnienie nie promieniuje już bólem i nie jest ogniskiem zapalnym. Po drugie, trzeba swoje poczucie krzywdy przed kimś wypowiedzieć. Może to być przyjaciel, może być to żona, może być to mąż, może być to pastor, może być to brat ze siostra. A przede wszystkim możesz to powiedzieć przed Bogiem, który w każdym momencie jest gotowy, aby wysłuchać ciebie i żeby wysłuchać tego, co doznałeś i co ta krzywda powoduje w twoim życiu. Po trzecie, musimy spojrzeć na nowo na całą sytuację i zobaczyć drugą stronę medalu, bo każdy medal ma dwie strony, a kij dwa końce. Czym jest przebaczenie, a czym nie jest? Przebaczenie jest czymś, co wszyscy chcemy otrzymać, ale większość z nas waha się dać. Ludzie mówią, że zakopują topór wojenny, jednak prawie zawsze przechowują mapę, która dokładnie zaznacza miejsce, w którym jest pochowany, aby mogli wykopać go, kiedy zajdzie taka potrzeba. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale od 21 wersetu do 35 Pan Jezus daje nam jasno do zrozumienia, że nie możemy otrzymać przebaczenia, jeżeli sami nie będziemy go udzielać. W tym fragmencie przychodzi Piotr i pyta się Pana Jezusa: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini wobec mnie? Ani razu? No nie. W 22 wersecie Jezus odpowiedział: Mówię ci, nie aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7, czyli nieskończenie. Nieskończenie mamy udzielać tego przebaczenia każdemu, kto o nas poprosi, albo kto zawini przeciwko nam. Musimy sobie uświadomić, że przebaczenie nie jest słabością, ale jest oznaką siły. Gdy brak przebaczenia, pojawia się coś więcej. Gdy człowiek nie potrafi przebaczyć, w jego życiu pojawia się inny grzech, którego fundamentem jest brak przebaczenia. W liście do Efezjan apostoł Paweł w 4 rozdziale w 31 wersecie napisał tak: Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Dokładnie.
I jak Bóg przebaczył nam w Chrystusie, tak i my mamy sobie nawzajem przebaczać. Czyli jak przebaczać? Tak, aby uwalniać się od ciężaru trudnej przeszłości. Aby nie narazić się na kolejną krzywdę, by doświadczyć radości, życia i pokoju. Bardzo często również mamy problem z przebaczeniem samym sobie. Podstawą przebaczenia samemu sobie czy osobom, które nas zraniły, jest doświadczyć przebaczenie. Sami możemy go doświadczyć od Boga, który jest gotowy nam przebaczyć wszystko i w każdym momencie naszego życia. Jest gotowy oczyścić nas z naszych grzechów. Możemy być pewni takiego przebaczenia. Bóg jest wierny swojemu słowu i jest niezmienny w przeciwieństwie do człowieka. Bóg jest wzorem dla nas i ten wzór powinien prowadzić nas do decyzji o przebaczeniu innym i samym sobie. Niech inicjatywa przebaczenia wyjdzie od nas, nawet gdy jest ona bardzo trudna. Bo zobaczcie, że przebaczenie wyszło od Boga. Bóg tak bardzo ukochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W tym wersecie z Ewangelii Jana 3,16 widzimy, że Bóg wychodzi do człowieka z inicjatywą przebaczenia. Przebaczenie innym jest często rozwiązaniem problemu, takiego jak gniew, rozgoryczenie, złość, oszczerstwo czy zemsta. Bóg w Chrystusie daje nam rozwiązanie, daje nam swoje przebaczenie. Dlatego i my bądźmy podobni do Chrystusa i dawajmy sobie swoje przebaczenie tym, którzy tego potrzebują. Przebaczenia przede wszystkim potrzebujemy my. Dlatego też skorzystajmy z tego, co zostało nam dane w Jezusie Chrystusie. Kiedy przychodzimy do Niego, Bóg daje nam swoje przebaczenie. Radości w Panu. Do usłyszenia w następnym podcaście.